Trzynamy kosy, poszły resy, no i przygotowujemy się na, no, czyżby headshoty i z której strony. Tak jak mówiłem, No Mercy w składzie Repotecek, Brodix, Bessie, Kubik, Amazing, Dioxide, Smoker, Kunda, Skuty, Edward. Ktoś się okaże lepszym rzeźnikiem na tej nożówce. Widzimy, że powoli przygotowują się zawodnicy jednej i drugiej drużyny. Chociaż co to ma wyglądać? Już po prostu zaczynamy pistoletówkę. Tutaj wchodzą zawodnicy PS, czyli zawodnicy teamu Amazing, Poty, Feniksem, no wchodzą jak do siebie, po prostu Brodix zagrywa pierwszego heada na Skutym, jest jeszcze Kunda na pochylni, on tutaj stara się, ale widać, że Repo był na miejscu, jeszcze walczą na tym bombsidzie B, no i widzimy, że kolejne heady się sypią, jeden za drugim, bardzo mało życia posiada jeden z zawodników teamu CT, no tutaj kampi na swojego przeciwnika za skrzynkami, on tego nie widzi, my widzimy jednak, widzimy, że tutaj Repo jest w pobliżu wentyli, on już tutaj zagrywa, dostał już heada, ma bardzo mało życia za plecu, widzi jeden z przeciwników, no stara się go gonić, 45 sekund do końca, mamy 3 na 2, 5 HP Brodix, 29 Repo, ale Repo już tutaj pięknym headshotem zabity przez Dioxide'a. No i mamy Tecka kontra Brodix, no zobaczmy, Smoker, Dioxide, jest jakiś flash na pewno taktyczny, żeby tutaj wyjść spokojnie, ale widać head ze strony Brodixa, on tutaj cały czas kampi, on ma 5 HP i cały czas zagrywa niezłe headshoty. Do tego dochodzi z drugiej strony Tecek, który już powoli zamyka swojego przeciwnika, dostał flasha, zobaczymy, czy dostał go na twarz, ale z dwóch stron tutaj wychodzą zawodnicy teamu. No, Team No Mercy nieźle tutaj zagrywa pierwszą rundę i ta pistoletówka jest na ich konto. Przepraszam za te gaże, ale zaczynamy kolejną rundę. Widzimy, że już tutaj no jest jedna MK, jest FAMAS, mam UMP. No i Repo chyba czeka na AWP. Najprawdopodobniej, bo gra tylko z Nade'em, no i Kevlar bez jedynie... w ogóle bez Kevlara, no zobaczmy, on już tutaj się szykuje, zobaczmy kto tutaj zabije Skubik, dwa fragi, przełączmy się na niego, no on tutaj nieźle sobie dobi, ale widzimy, że jeszcze walczy jeden z terrorystów w tych wentylach, wychodzi Edward, nie wie co się dzieje, ma smoczy tatuaż, ale nie wykorzystał jego, no jest 2 do 0 dla zawodników Tecka, czyli antyterroryści w tym momencie przygotowują się na kolejną rundę, trzecia runda, zobaczymy dla kogo okaże się lepsza. Tecek już tutaj nieźle reaguje, widzimy to na czacie. No i zaczynamy. Jest autokampa ze strony Repo, czy on tutaj zabije? Widzimy już dwóch zawodników, czy on zauważy ich? Czy to będzie to? Oj, jest tutaj pierwszy, no można by powiedzieć, skan, ale jeszcze podchodzi przeciwnik pod niego, on nawet nie zdaje sobie sprawy, ale on ma USP z silencerem, no i nieźle sobie radzi w tej sytuacji, zabija dwóch zawodników na placu, dodatkowo trzech terrorystów mamy przy życiu, oni mają eko, totalne eko, nie wiedzą jak wejść, bez cały czas stoi przy tej pochylni, on troszeczkę skrócił, czeka tutaj na te radio, które mogłoby się okazać zdradliwe, ale widzimy w tym momencie wymiana ciosu, jest hecha na konto Besa, no i w tym momencie no te eko raczej jest na konto, no te eko przegrane na konto drużyny Amazing, no i tutaj widzimy 3-0 i w tym momencie będziemy mogli walczyć troszeczkę lepiej, bo pieniążki na pewno wpadną na konto zawodników teamu Amazing, słyszę jedno nice. Troszeczkę ode mnie są oddaleni zawodnicy No Mercy jak Amazing. No i zaczynamy, czwarta runda. Na czyje konto wpadnie? No, czyżby był Ace, czyżby tutaj coś było niesamowitego. Zobaczymy jak to dalej się potoczy. Na chwilę obecną widzimy, że ustawienia wyglądają, dwóch na placu, jeszcze są w lobby, jeden jest przy radiu. Brodix pozostaje sam na tej pochylni, bez jedynie na placu wspomaga Repo. No i można tak powiedzieć, że powoli wyczekują swoich przeciwników zawodnicy teamu Amazing. Jest jakiś skan ze strony Kubika, no nieźle tutaj obija, no troszeczkę obił swojego przeciwnika. No i czyżby tutaj miało być jakieś wejście na górny BS. Kubik jest przy silosie, no tym na BSie A w pobliżu, no czyżby on tutaj miał grać pierwsze skrzypce w tym teamie? Czy on tutaj zabije kogoś? Jest 55 minuta. Czyżby to była taktyka na górny bombsite? Jak to na chwilę obecną wygląda? Widzimy, że no nieźle sobie obstawili ten górny bombsite, ale czyżby Skutym chciał decydować się na pochylnie? Czeka, Kunda zabija pierwszego zawodnika antyterrorystów. Mamy powoli otwarcie tej rundy. 40 sekund do końca.
no, Smoker podchodzi pod plac, jest już przy czerwonej TT, no i podchodzi spokojnie pod Feniksa. Kubik zabija Edwarda, no i czyżby miało się tutaj otworzyć jakieś wejście na górny B? Są flesze, tutaj Tesek jest w dobrej pozycji, no czyżby tutaj miał, jest pierwszy Smoker, czyżby tutaj kolejny był Kunda, jest oczywiście drugi frag na jego konto, no i czyżby kolejnym fragiem, tym ostatnim miał być Dioxide, jest w pobliżu, no. Kto to przyszedł? Leo from Korea. No, no i mamy 4-0 na konto drużyny Mercy. Także oni są już przygotowani. Ten full troszeczkę nie dał. Chcieli troszeczkę taktycznie podejść do tej zabawy z zawodnikami No Mercy, ale jednak to się nie okazało konieczne i no, pozytywnie rozegrali tą rundę. Widzimy już piąta runda przed naszymi oczyma. No i jak teraz zagrają zawodnicy No Mercy? Oni mają fulla, oni spokojnie mogą grać, mają pieniądze, także nic się nie stanie. Widzimy, że jednak Team PS, oni są gotowi na wszystko. Oni w tym momencie grają Glocki. No to jest jedyne, co im pozostało, bo jest Echo. No i wychodzą Feniksem. No czyżby tutaj Rebo miał zabijać pierwszego zawodnika na tej mapie? Wychodzi to ja bardzo ofensywnie Smoker. Tesek zabija Kundę. No i widzimy, że Tesek z tego maina nieźle sobie radzi. Jak to dalej się potoczy? Bez jest na wieży. No tutaj ma pierwszego przeciwnika. Zabija go również. Zostaje nam sam skuty ze 6 HP. Moglibyśmy się na niego przełączyć. On ma tutaj pakę. Czy on zabierze to sprytnie? O, jednak nie. Tesek był w pobliżu maina i ostatecznie go zabiera do niebios. 6 runda. Już przed naszymi oczyma 5 na konto drużyny No Mercy. Pieniądze są po koncie drużyny No Mercy. Oni mogą sobie jedynie co dokupić, to oczywiście flesze, granaty, coś w tym stylu. No w tym momencie zawodnicy terrorystów AK widzimy w ich rączkach. Oni są gotowi na coś pięknego. Czy będzie jakaś piękna taktyka, która tak naprawdę mogłaby ich wspomóc? Czy oni będą w stanie? Widzimy, że chyba raz będzie. Jest Flamethrower, jest Kunda, który zabija pierwszego Teska. No jest 4-5. Widzimy, że Flamethrower tutaj nieco uspokaja myśli terrorystów, żeby tutaj jeszcze przyatakować swoich przeciwników. No kolejnym wejściem mogłoby być wejście na górny BS. Czy tak się stanie? Czy tak właśnie będzie? Widzimy, że cały czas tutaj są przy tym kurniku. Cały czas starają się coś złapać, jakiegoś fraga na ich konto. No Edward tutaj przy drzwiach czeka. Cały czas czeka na swojego przeciwnika. No jednak on nie wychyli się tak bardzo szybko, żeby przynajmniej go wyeliminować. Czekamy cały czas, bo widzimy BS headshot na konto skutego. No tutaj jest pojedynek na pochyli. No schodzi bardzo defensywnie antyterrorysta, no mamy 3-4. No i podchodzą pod górny. No tutaj Dioxide będzie zamykał z maina. Wydaje mi się, że oni będą w stanie tutaj zrobić to wejście na górny BS. No powoli tutaj sprawdza każdy miejsce, ale Kubik zabija już Smokera. Brodins jest na dolnym. No jak to się dalej potoczy? BS zabiera Kundę. Mamy 3-2. Gdzie jest reszta zawodników terrorystów? Widzimy, że tutaj podchodzi pod radio Edward. Dioxide jest przy mainie. Czy on kogoś wyciągnie? Czy on ma kogoś w pobliżu? Jest tam jedynie BS, który jest na wieży w pobliżu. No czyżby miał tutaj zabrać kogoś do niebios? No czyżby Dioxide się stał tą ofiarą? Właśnie tak się dzieje. Mamy Edwarda. 1-3. No. Czy to będzie akcja turnieju tego dnia? Zobaczmy, ma akcję na dwóch zawodników, ale ostatecznie Kubik wraz z Brodixem sobie nieźle radzą. No i widzimy 6 runda na konto drużyny No Mercy. No i co może zrobić te terroryści? Co mogą zrobić terroryści? To jest pytanie numer 1. Wydaje mi się, że tutaj już jest pozamiatane. No Tero wydaje się taką łatwą stroną na nuku, żeby tutaj po prostu eliminować swoich przeciwników, ale widzimy, że 7 runda przed naszymi oczyma. Widzimy, że AK zagrali zawodnicy Team PS, także zaczynają dalej. Jest trochę, żeby opuścić przynajmniej wejście na ten kurnik. Jest Brodix zabija Dioxide'a. Gdzie to się stało? No 2 HP posiada, no to nieźle musiałby zostać tam troszeczkę naderwany mięsień mógł zostać z jego strony. Zobaczmy, bo jest bez tęczowo. Taką posiada broń, takie jest jego AK, a raczej gracza Kunda. No, niezły skin. No i zobaczmy, jest flash. Czy on będzie chciał wychodzić, czy jednak chciałby opuścić wejście na tą pochylnię? Edward jest w pobliżu, wychodzi w tym momencie bez. Czy on zauważy swojego przeciwnika? Jest hecha na konto Edwarda, na konto Besa. Edward już na tu ginie, czy będzie kolejny na konto Besa? On postara się tutaj zabić kolejnego. Tak się dzieje, Smoker już nam ginie i mamy 5-2. Kunda ma bardzo mało życia, on posiada 15 hit pointów, ale został szybko zabrany przez Repo. No i mamy Tecka. Tecek, który jest na placu, spokojnie sobie tam radzi. Brodix wraz z Besem są na pochylni. No Kubik w niezłej pozycji nad kurnikiem, czyli on będzie mógł tutaj wyeliminować, jeżeli wyjdzie Skuty, ale Skuty raczej decyduje się, no na pewno zabrać
zabrać pakę, chociaż, no, podchodzi pod kurnik, czy będzie tutaj w pobliżu chciał coś zrobić. No, skracają już antyterroryści, no nie ma tak naprawdę co dużo do zrobienia. Jest pierwszy rzecz na jego konto, ma 1 na 5 ten zawodnik. No zobaczmy, bo on rozgląda się wszędzie, ale jednak Tecek staje się lepszą osobą, bo zauważył go przez okno w kurniku. No i jest 7 runda na konto drużyny No Mercy. Tak, dobrze. Zatem, no, 8 runda, po raz kolejny zawodnicy PS Perfect Shot grają swoje AK. To jedyne, co im pozostało, widzimy, że jeszcze tam kewlary, ale trochę bidnie, można by powiedzieć, jest z tymi granatami. Ale zobaczmy, jest Brodix, który już ma zasmokowaną tą pochylnię. On tutaj spokojnie będzie mógł wyeliminować jednego czy dwóch przez skany. On posiada M4A1S, ale szkoda, że tutaj jest bez tego skina. Jest Kunda, który już szybko wyłapał repo, który, no, gdzie on stał? No, on tutaj już zraszował pod hangar, spokojnie mógł to zrobić, ale widzimy, że Dioxide również posiada bardzo mało życia. Kubik spokojnie wraca do wieży, ależ tutaj niezłe place z jego strony zeskoczył na ten silos. Jak to dalej wygląda? Rozrzucają tutaj pakę w jedną czy drugą stronę. Czy będzie jakieś podejście pod bombsite? Ale Brodnik niedźwiedź tutaj eliminuje Kunda po raz drugi już na placu, eliminuje swojego przeciwnika. Jest TC, który eliminuje również Smokera. Kubik jest również na miejscu, także mamy 3 na 2. Brodnik jest w ninży. No, Secret Roomie, no co on zrobi? Co on zrobi? Jeżeli zawodnicy terrorysty zdecydują się pójść na B, zejść na dół, to najprawdopodobniej jest tutaj Kubik, który został zabity przez Dioxide, no i tutaj się wszystko obraca, ale jednak tutaj, no, najprawdopodobniej będzie miał szansę na zrobienie zawodnika. Tencek, no, nieźle tutaj reaguje na tą górę. Jest flash, bardzo nieźle sobie zagrywa, ale widzimy piękny headshot z jego strony, no i mamy 8 rundę dla drużyny No Mercy. Obkupują się, jest M4A1S, jest M4A4, jest AWP, powoli przygotowują się do kolejnej rzeźni na w dziewiątej rundzie. Oni spokojnie chcą tutaj wyeliminować, są dwie M-ki z silencerem, są dwie M-ki zwykłe, no jest AWP. AWP na pewno pójdzie na plac, czy on kogoś wymie, na pewno nie, bo tutaj Amazing decyduje się jednak wejść na bombsite B, są flashe, jest flamethrower, no bardzo białą posiadają zawodnicy Amazing, no podchodzą pod niego. Dioxide nie wie, co zrobić, on ma P250, no to jest piękny headshot, no czyżby kolejny nie jest Brodix, który eliminuje Dioxide'a, no i jednak tutaj nie będzie pierwszej rundy na konto drużyny teamu PS, także 10. runda przed nami, no i zaczynamy dalej. No, wymiana broni, widzimy, że terroryści troszeczkę biednie, bo muszą zakupić AK, no i muszą walczyć o pierwszą rundę na tym turnieju. Nie wiem, jak to wyglądało w poprzednich, ale no, wydaje się, że to będzie nieco łatwy pojedynek dla No Mercy. Zobaczcie, już jest Heik, no stare wejście z 1-6, tylko że Heika się nie używało, by rozbić. Widzimy, Skuty już zabiera Brodixa. Smoker oczekuje tutaj na przeciwnika na tym placu. Czerwona TT jest przez niego cały czas sprawdzana. Widzimy, że Repo również z AWP patrzy, Silos patrzy oczywiście pole. Także jeżeli tutaj wyjdzie przeciwnik, a jest z nim Smoker, no mógłby zostać zauważony. No czy tak się stanie? Sprawdza cały czas Silos. Wychodzi w tym momencie przeciwnik. Smoker będzie nadeował. Kubik zabija dwóch zawodników. Tero, także jeszcze kolejne ciosy. Repo już jest na czerwonej, czy on jest jedyny na skrzynkach, jak to wygląda, on tutaj kampi i zobaczmy, czy wychyli się przeciwnik, on jednak tutaj no, troszeczkę źle zareagował, chociaż bardzo defensywnie do tego wszystkiego podchodzi pod hangar, ależ tutaj nie trafił, no było blisko, ale jednak ten drugi strzał oczywiście staje się lepszym. Skuty z 24 HP już nam ginie, został zabity przez Tecka wraz z Kubikiem, także widzimy 10. runda na konto drużyny Messi, 11. przed nami, no i czas no, wydaje się, czas prawdy. Wydaje mi się, że tutaj Team PS już coraz biedniej. Oni nie potrafią tutaj no, podjąć walki, wydaje mi się, jeżeli chodzi o zajęcie BS-a, bo jeżeli chodzi o skillowo, to potrafią wyjąć jednego czy drugiego przeciwnika. Są w stanie coś zrobić, ale zobaczmy, Tecek jest w pobliżu. No, są na placu w 3 zawodników, ale zawodnicy terrorysty atakują. No zobaczmy, bo Kunda reaguje nieźle ze swoim AMM, jest w pobliżu jeszcze tutaj jeden z przeciwników. Widzimy, że tutaj nieźle się otwiera ta runda na konto drużyny Amazing, ale tutaj jest Vesna. Balkonie cały czas walczy, no chyba Smoker go wykończy, chociaż jeszcze jest przy oknach, ale headshot z jego strony. No nie, że sobie w tym momencie poradził Smoker. No,
Mało brakowało skuty, no czyżby to miała być pierwsza runda na konto Team UPS? No i tak się dzieje. 10-1, no i wykrakałem, że coraz biedniej, no i musieli się przełamać. No, są pieniądze po stronie drużyny No Mercy. Jest wszystko, jest hajs się zgadza na pewno. Widzimy, że są dwie M-ki, nie ma żadnego snajpera, są trzy stare M-ki, czy jeżeli chodzi o M4A4, które mają więcej naboi, 30 na 90. No i mamy 5 AK po stronie terrorystów. No jedyne co mogą zagrać, no chyba że jeszcze mogą zabić przeciwnika i je ukraść. No nieźle reagują, są dwa zagrane, tak jakby molotowy, które potrafią zatrzymać swoich przeciwników. Jeszcze smog na drzwi, także spokojnie sobie radzą. No i jak to dalej wypadnie Team PS? Skuty cały czas wyczekuje na tym radiu kogoś, ale dostaje Nade'a. No 10 KB jedynie mu to zabiera. Kunda po raz kolejny jest na placu i czy po raz kolejny kogoś zabije? No Brodyx już tutaj zabija nam Skutego. Kunda, czy on jest gotowy? Gotowy, by zabić kogoś? Zauważ tutaj Besa, który ma 5 KP! No, tutaj pięknym headshotem, cutshot, można by powiedzieć, z jego strony. Dioxide tutaj, czyżby widział przeciwnika, czy on tutaj będzie eliminował Brodyxa, czy on tutaj stanie na wysokości zadania i go wyeliminuje? No, ja go nie widzę, ale czy on tutaj, ależ tutaj Brodyx wiedział, co się święci, wiedział, że po tej stronie może znajdować się Dioxide. Widzimy, że Tesek spokojnie już uruchamia swój szósty zmysł, jest zabijanie przeciwników, oni są gotowi, by wyeliminować jeden za drugim, no i mamy 11-1. Mamy już tutaj 13 rundę. No i na czyje konto? Na czyje konto? Mamy oczywiście MR15. Także jeszcze pozostały nam z dwie rundy. Tak, dokładnie. No i jak to dalej się potoczy? Gdzie są terroryści? Terroryści wychodzą na pole. Jest Bes, który bardzo szybko reaguje. On tutaj szybko skraca, czy będzie kolejny frajny jego konto? Nie, jednak tutaj Repo szybko reaguje. Piękny headshot z jego strony. No i tutaj raczej już nic do powiedzenia, nie mając obojęcy terrorystów. Dokładnie tak się dzieje. 12-1 dla No Mercy. No i to jest CT. To jest CT i to jest oczywiście pierwsza połówka, także spokojnie. Ostatnia, jeszcze dwie ostatnie rundy. Tak to wygląda na chwilę obecną. Czy będzie 12-3, czy będzie tutaj większy wynik dla No Mercy, bo oni spokojnie mogą tutaj ograć. Oni są przygotowani, oni są tutaj w top 5 Polski. Oni starają się tutaj dogryźć chłopakom z Neo i spółki, z zawodnikom z EG. No i jak to dalej się potoczy? Widzimy, Bes tutaj bardzo szybko reaguje, czyli flesze, są smoki. Tutaj nade'y, czy one trafią na kogoś? Jest jeden z przeciwników, ależ tutaj mocno otrzymał Edward. No widzimy smoki bardzo defensywnie, żeby opóźnić przeciwnika, żeby tutaj nie wszedł. No podchodzi tam Kunda, czy on będzie w stanie coś zagrać? No ma jedynie, oj, 2 HP. No i ginie nam, jest Repo na miejscu maina. Widzimy, że tutaj już skracają sobie te radio. Czy oni wezmą kolejnego fraga, którym jest smoke i dioxide? Już podchodzą pod lobby, oni nie wiedzą co się dzieje, zawodnicy terrorystów. No czyżby oni mieli tutaj wyeliminować przeciwnika? Jest smoker, reaguje bardzo szybko, ale jeszcze tutaj jest bez. Ale smoker nam się tutaj rozegrał, no tutaj dwa fragi na jego konto, podchodzisz bardzo szybko, Dioxide, 11 HP na konto Smokera, jest Tecek, jest Kubik, no wydaje mi się, że tutaj będzie ciężko, jeżeli chodzi o zawodników terrorystów, bo mogliby podjąć wejście na A, ale to jest bardzo duże ryzyko, jeśli chodzi o wejście na ten bobside. No jednak tutaj jeszcze mają troszeczkę czasu, jest to 30 sekund, będą zabierali pakę spod Silosa, no dosyć ciekawe miejsce na miejsce, no miejsce paki. No i zobaczmy, Tecek już szykuje się na swoich przeciwników, no jakby wiedział, że coś się tutaj świeci, bardzo mało życia i jest eliminowany bardzo szybko Smoker, czy jeszcze jeden, ależ Dioxide, no i mamy 1-1, Kubik, czy Dioxide, jest 83-324, jest paka na konto terrorystów, oni już tutaj czekają, żeby ta bomba wybuchła, ale tutaj przez te małe okienko na tym bombside zostanie wyeliminowany Kubik, wyeliminowany Dioxide. No i mamy 13-1 na konto drużyny Messi. No i tutaj chyba raczej już więcej się nie pod... Nie wiem, raczej sobie nie dadzą rady podnieść zawodnicy Team PS. Jeżeli tutaj ugrają jeszcze jedną rundę, to mogliby jeszcze tam szarpać, ale sądzę, że będzie już to po ptokach, bo najprawdopodobniej No Mercy zniszczy przeciwnika.
No i jak się to dalej potoczy? Jak mamy ustawienie? Smoker, Kunda i Dioxa idą na placy. Repo otrzymał. Zobaczmy, czy Repo zagra coś z tej awki. Jest już przy czerwonej. Schodzi bardzo defensywnie. Czeka na swojego przeciwnika. No nieźle sobie się tutaj podcelił. Tesek już jest na miejscu. Ostatnia runda. Czyżby to miało być już kolejna runda na konto CT? Czy jednak tutaj terroryści się przełamią? Skanują, skanują wszędzie. Nawet ten main. Cały czas Tesek stara się skanować pod czerwoną. Bardzo mało się posiada Edward tutaj na przed kurnikiem, ale widzimy, że Brody z autokambą radzi sobie całkiem nieźle. Skanuje po raz kolejny bez oraz Repo. Dokładają kolejne fragi. Edward już nie ma raczej nic do powiedzenia, chociaż jeszcze aj Brodix. Brodix wraz z autokampą niszczy, niszczy swojego przeciwnika. Mam 14-1. No i za chwilę zamieniają się stronami, czyli Nomezi będzie siłą atakującą, a jednak Team PS będzie się bronił. No i jak się obronią? Czyżby jeszcze troszeczkę miało być tych rund na ich konto? Jak to dalej się potoczy? Już za chwilę, 4 sekundy, 3, 2, 1, wyruszają z respów CT i Terror. Zobaczmy, jak się ustawią zawodnicy CT, bo oni tutaj muszą dobrze bronić i nie mogą się dać tak naprawdę zwieść swoim przeciwnikom. Widzimy, że bez Brodix czy Edward kogoś tutaj zabije. No ma w pobliżu, on tutaj raszuje, ależ tutaj fleszu każdym też dostał, ale ostatecznie Tecek zabija Edwarda. Skuty schodzi na dolny BS. Widzimy, że Feniksem najprawdopodobniej bez schodnie, jednak jest wejście pod hangar. Jest Dioxa, który otrzymuje obrażenia od terrorystów. No tutaj jeszcze są małe problemy, ale Brodix już tutaj eliminuje. Widzimy kolejny frag na konto drużyny Nomezi. I najprawdopodobniej tutaj będzie przełom. Będzie przełom z ogromną liczbą rund. Wydaje się, że Brodix będzie wchodził na plecy. Nie. Jednak decyduje się powrócić. Jego wody gruntowe na Glocku nie pozwalają, żeby zrobić coś takiego. Ale zobaczmy, bo Skuty już wie, co się święci. Amazing Skuty. Czy on tutaj zabije tego zawodnika terrorystów? Tak się nie dzieje. No i Brodix ze swojego Glocka eliminuje ostatniego przeciwnika. No i mamy. Czyżby 16-1, czy jeszcze 15-2? Czy jeszcze tutaj powalczą zawodnicy teamu PS, czy jednak nie? Jak to dalej się potoczy? Czekamy cały czas na rozstrzygnięcie tej rundy. Bardzo blisko są zawodnicy Nomezi tego wygrania. 16-1 najprawdopodobniej. Tutaj Kunda zwraca uwagę, żeby nie krzyczeli. Tesek mówi nie. No już tutaj wymiana słów. Dosyć groźnie do tego podchodzą zawodnicy Nomezi, ale sądzę, że tutaj element zabawy no wychodzi im spod gardeł. No już tutaj Team PS cały czas czeka na swoich przeciwników. No i mamy problem z połączeniem, automatyczne rozłączenie za zero. Wow, chociaż my jeszcze powrócimy, widzimy, że szybki lag i powracamy do gry. 3 na 4 tutaj zawodnicy terrorystom robią co chcą. No czyżby 16 runda miała wpaść na ich konto? Widzimy, że już Smoker wymienia się ciosami z Besem. Bes otrzymuje jeden za drugim, ale Brody wychodzi i pomaga mu. Widzimy, że jeszcze tutaj Edward reaguje. Bes jest wraz z Kubikiem na polu. Wracają się jednak chyba na lobby. Nie, jednak decydują się na wejście polem. No Bes ma 10 HP, eliminuje jeden za drugim przeciwnikiem. Edward wraz z Dioxidem, gdzie oni się znajdują? Jest Edward w wentylach. Mamy Dioxida, który jednak patrzy ten dół, ma nowe z Star Trackiem, także będzie mógł tutaj eliminować jednego za drugim przeciwnika. Zobaczmy, Bes szybko reaguje. Oj, widzi tutaj Edwarda, no jakby tutaj przeczuwał, że on tam będzie, no najprawdopodobniej go słyszał i mamy Kubika na dwóch zawodników PS. No Mercy, czy jednak PS, czy będzie 15-2, czy 16-1. Kubik już w tym momencie zagrywa na górnym besie pakę. Edward już wychodzi, ale dostaje headshota w tym momencie Edward, no i Kubik 1-1. Dioxide z nową, czy jednak Kubik? Ale zabawnie chciał to zrobić, jest headshot ze strony Kubika, no i mam 16-1. No tutaj rzucony ten USP, nieco zabawnie to wyglądało, no i no mercy, 16-1, Team PS. Zobaczmy jeszcze na statystyki Brodix, Kubik tutaj, co zgarnie Brodix, widzimy, że to jest scout. No i następny mecz już wkrótce z CSGO. Także na chwilę obecną będziemy mieli przerwę. No i tyle, wydaje mi się, że dowiem, co się będzie dalej działo. No i dam wam informację kolejne, także na chwilę obecną działamy z muzyczką.